Cześć, witaj. Cześć, witajcie. Z tej strony Robi, witajcie na moim kanale po dłuższej przerwie. Dzisiaj sobie zrobimy taki filmik, pokażę Wam dosyć rozbudowaną aplikację, która będzie służyła do czyszczenia i konserwacji naszego telefonu z Androidem. Omówimy sobie aplikację Filmaster, bo ona się tak się ta aplikacja nazywa. Wchodzimy sobie w sklep Play. Wybieramy sobie oczywiście tą aplikację stąd. Clean Master, tak, to jest to. To jest ta aplikacja, to jak widzicie mamy darmowy antywirus, bo ta aplikacja tu jest wbudowany tu jest jakiś skaner antywirusowy. Ja sobie teraz zatrzymam nagrywanie, zainstaluję sobie tą aplikację i do Was wrócę. Jestem z powrotem. Aha, czekajcie. Okej, jestem z powrotem. Myślałem, że się coś tutaj przełączyć. Dobra, jestem z powrotem. Zainstalowałem sobie już Clean Mastera, więc sobie uruchomimy. Kamy otwórz. I to jest właśnie ta aplikacja. Teraz tu mamy pozostań poinformowany. Tu chodzi o powiadomienia, tak widzicie jest po angielsku. Niestety ta aplikacja jest napisana w taki sposób, że niektóre komunikaty są po angielsku. To jest wada niestety, ale ja wam to wszystko wytłumaczę. Poza tym w darmowej wersji występują reklamy. Można się ich pozbyć po prostu kupując wersję VIP, która jest oczywiście płatna. Tu chodzi o powiadomienia, informacje o nowościach. O stwórcą pytki, gamy, proszę kontynuuj. O, i mamy ekran głównej aplikacji. Aha, jeszcze tutaj informują nas, że można sobie stworzyć skrót na pobicie. Ja sobie teraz to pominę. Robię anuluj. Zawsze można to zrobić później. I mamy ekran główny aplikacji. Do góry nam pokazują zajętość pamięci telefonu i RAMu. Znaleziono pliki śmieci, jak widzicie, coś tutaj nam się znalazło. Możemy kliknąć Clean Now, to on automatycznie przeprowadzi czyszczenie, cały telefon przeczyści. Może też tutaj sobie ręcznie przeprowadzić czyszczenie z każdych z tych 6 modułów. I tak po kolei. Pierwszym modułem jest moduł, który nazywa się pliki śmieci. Klikamy w to. Musimy zezwolić mu na dostęp do pamięci telefonu. Klikamy zezwól. Zezwól. I musimy teraz tutaj uruchomić mu jeszcze tak specjalną usługę, która będzie odpowiadała właśnie za to czyszczenie. Musimy to uruchomić. O. Jeszcze jedną usługę, bo tu dwie, tak. O. I jeszcze raz. Program mam wszystko, będzie tutaj prowadził zarączkę, tu jest na dole pokazane, co trzeba włączyć. Szukamy Clean Master zalecany, też i uruchamiamy. Włącz. I teraz program nam skanuje pamięć. Jak widzicie, znalazło mi 59 MB plików, bo ja wczoraj czyściłem ten telefon. Po około 3 miesiącach normalnego używania, nie czyszczenia i tam znalazło mi ponad 1 GB śmieci. A z racji tego, że ja wczoraj czyściłem telefon, więc dzisiaj znalazło mi tylko 50 MB, co jest niewiele. Ale zawsze coś. I tutaj znalazło nam tak. Pamięć podręczna systemu, czyli po prostu tak zwany cache, co można sobie spokojnie, bezpiecznie wyczyścić. Dalej mamy Sezam, jakieś aplikacje, śmieci aplikacji Sezam. Dalej są usługi Google. To są oczywiście wszystko śmieci, więc to można bezpiecznie wywalić. Dalej mamy śmieci z reklam. I to mamy puste foldery jeszcze i bezużyteczne miniatury. Te po prostu miniatury to są tak zwane fumbles. To są takie pliki, które po prostu odpowiadają za wyświetlanie się miniaturek w galerii zdjęć.
Spokojnie, to sobie możesz usunąć, bo zdjęcie stracisz, tylko te miniatury. Także nic się nie stanie. Spokojnie, można to sobie też wywalić. Dalej jeszcze nam tutaj wyczyść więcej, można kliknąć, zwinąć i co my tu mamy? O, zwinąć, a wyczyść więcej, tak? Już to, świeci reklam, tak? Jeszcze wyczyść więcej. I tu możemy właśnie kolejny miniatur jeszcze wyczyścić. Ale to może spowodować wolniejsze ładowanie się zdjęć w telefonie. Gdyż po prostu te miniatury, te zdjęcia nie będą, tak powiem, zabuferowane. Nie mogą się po prostu wolniej ładować. A jeżeli ci bardzo zależy na miejscu, to możesz sobie to zrobić. Nie? Także ja sobie to zrobię. Jak mamy komunikat miniatury, zdjęć, wideo, galerii będą ładowały się wolniej po oczyszczeniu. Czy na pewno chcesz oczyścić ten obiekt? Ja sobie to wybiorę. OK. I mamy zaznaczone wszystko, co tutaj nam znalazło. W zależności od tego, co, jakie masz aplikacje i jaki masz telefon oraz jak o niego dbasz, ten program więcej albo mniej tych śmieci znajdzie. Nie? Pokazuję to oczywiście to, co u mnie znalazło. To poprzedniego dnia znalazło mi jakieś śmieci od gier, jakieś pobrane pliki, które kiedyś tam pobrałem, więc było tego więcej. A teraz tego po prostu nie ma, bo czyściłem to poprzedniego dnia. Zaznaczyliśmy wszystko, więc klikamy sobie wyczyść, ustaw śmieci i czekamy. Tak klika, bo ten program po prostu pracuje, nie? Czy oczyszcza nam pamięć telefonu. Tak. Jak widzicie, o jest. Aplikacja, ja mam bardzo. O, i kolejna właśnie woda aplikacji, czyli po prostu reklamy. W darmowej wersji niestety one występują. Ale wystarczy zrobić wstecz, nie ma tego takiego, że trzeba czekać, żeby wyłączyć reklamę i tak dalej, nie? Wystarczy zrobić wstecz, nie? I reklama nam się wyłączy. Przepraszam tutaj z góry za szumy w tle, ale tutaj mam samochody, pojazdy różne jeżdżą. Ruch jest uliczny, także przepraszam z góry za to. I pokazało nam się komunikat, cieszę całkowitą wolnością od reklam. No, ty po prostu można wypróbować sobie triala w wersji VIP. A to o tym jeszcze wspomnę. Co dalej? Kolejnym modułem, którym sobie możemy skorzystać, jest oczyszczanie przyspieszenie telefonu. Czyli po prostu zwiększenie ilości pamięci RAM, która jest zajęta poprzez uruchomione aplikacje. Tu możesz sobie zaznaczyć wszystko, chyba że używasz jakiegoś messengera, czy też, żeby musisz tutaj patrzeć na to, jakie aplikacje chcesz, żeby pracowały w tle. Ja sobie tu odznaczę tak, program do nagrywania, żeby mnie nie zamknęło. Muszę znaleźć, jest. Odznaczam i odznaczę sobie Messengera chyba tu, żeby po prostu mi go nie zamknęło. Facebooka też, żeby po prostu nie było problemu. A resztę rzeczy sobie zostawię. Ty sobie to musisz popatrzeć, jakie tu masz aplikacje. A, jest FTP serwer, muszę to włączyć. Ty sobie musisz popatrzeć, jakie ty masz tutaj wylistowane programy. I ty sobie po prostu tutaj odznaczasz te programy, zaznaczasz, które chcesz sobie zamknąć. Nie? Jak będą jakieś pytania, to proszę pisać w komentarzu, to ci powiem, czy ten program może być bezpiecznie wyłączony. Klikamy sobie teraz przyspiesz. I czekamy, aż ten program zostaną zamknięte. Sprawdzę, czy mi się nagrywa, żeby nie nagrywa się, bo odznaczyłem program do nagrywania, więc go mi nie zamknęło. No i RAM został zwolniony. Następnym modułem jest chłodzenie CPU.
to sobie możemy zamknąć programy, które obciążają procesor. Reklama po raz kolejny. Prowadź. Reklama jakaś, dobra. A ty u mnie nic nie ma, bo się nie pojawiło prawdopodobnie. Nie mam nic, bo u mnie się nie wyświetliły żadne programy. Jak ja sobie uruchomiłem chłodzenie CPU. Jeszcze raz zobaczymy. No, dokładnie. Nic się nie wyświetla. Więc u mnie nie ma takiej potrzeby. A u ciebie się wyświetlam programy lista programów, które na przykład obciążają procesor w taki sposób, że telefon się grzeje. Nie, tu, o to tu właśnie chodzi, żeby po prostu wyłączyć programy, które obciążają procesor. Nie? Dalej mamy antywirus. Czyli mamy skaner antywirusowy. To sobie warto od czasu do czasu sprawdzić, bo ostatnimi czasy bardzo dużo powstaje jakichś zagrożeń na Androida, więc warto sobie tutaj przeskanować antywirusem, tylko najpierw trzeba tutaj zaktualizować oczywiście bazę wirusów, bo jest nieaktualna, więc klikamy sobie aktualizuj najpierw, jeżeli taka informacja ci się pojawi. Chodzi o to, żeby po prostu skaner antywirusowy był aktualny. Może jeszcze można tutaj sobie blokadę aplikacji skonfigurować, ale to za chwilkę. Można przypomnienie o zaktualizacji bazy wirusów, bo ta aktualizacja nie odbywa się niestety automatycznie. Więc to sobie zrobię przypomnienie co 3 dni. Dobra, albo co 5, dobra, może być. Zapisz. Dobrze. I teraz sobie możemy przeskanować antywirusem telefon. Wersja jest aktualna. Wykryto 4 podejrzane pliki. Czyli u mnie też jest. Jakieś pliki tutaj są do usunięcia, bo one są podejrzane przez program. Zobaczcie, co tu mamy. Allstream. Jakiś test do Android. Jakiś. Aha, to są pliki zaufane przeze mnie, więc ja sobie je zostawię. A wy sobie tutaj, jak będzie coś wam pokazywał antywirus, że coś jest do usunięcia, to sobie najlepiej usuńcie, żeby nie było problemu, że coś wam tutaj zainfekowało telefon, nie? Dobra, co dalej? Oszczędzanie baterii. Tu nam program może przeskanować baterię, telefon, żeby poszukiwanym programów, które obciążają baterię. I tak. I co my tu mamy? Programy, które mogą potencjalnie obciążyć baterię. I tutaj z tego poziomu możemy je sobie albo zahibernować, czy po prostu wyłączyć. Albo zdecydować się i po prostu je odinstalować, nie? Normalnie z poziomu systemu operacyjnego, tak. Nie? No, już pokazuję tutaj mi hibernuj aplikacji, aby zaoszczędzić energię, nie? No, to sobie tutaj możemy na przykład za jakiś program, tutaj, który wygrało mi 21 programów, które mogą przyczynić się do krótszej pracy telefonu na baterii i mogę z tego poziomu je sobie zamknąć, nie? Ale ja tego nie będę robił, bo to mi akurat odpowiada. Wy sobie po prostu zobaczcie, co wy tutaj macie, czy jakieś gry, czy jakieś inne aplikacje. Ja nie będę hibernował niczego, bo mi akurat czas pracy mojego telefonu na baterii zadowala. Nie? Więc sobie niczego tutaj nie zahibernuje, nie wyłączy. Na górze mamy menu jeszcze. Możemy sobie utworzyć skrót do tego oszczędzania baterii i jeszcze ustawienia tego oszczędzania. No to za chwilę przejdziemy do tego. W plikach śmieciach tutaj żadnego menu do góry nie było. Przyspieszanie telefonu, a tu jest jeszcze menu, a tutaj mamy
Możemy sobie otworzyć widżet na pulpicie. Ustawienia przyspieszenia i lista ignorowanych. Można sobie tutaj otworzyć listę ignorowanych. Jak widzicie, sobie już dodałem jakieś nowe launcher, żeby mi po prostu launchera nie zamknęło póki tu. Klawiatury i samego Cleanmastera, żeby nie wyłączyło, nie? No, dobra. No to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o to. Zobaczę tylko jeszcze, czy ten... Teraz tylko sobie ruchę do ręki. Czy przy chłodzeniu CPU jakieś będzie jest? Nie ma. Dobra. Ale teraz, jak widzicie, wyświetliła mi się lista programów, które mogą obciążać procesor, nie? I sobie tutaj mogę je z tego poziomu oczywiście zamknąć, nie? Ja tego nie będę teraz robił, bo ja tutaj mam program do nagrywania ekranu i mogłoby mi tego, ten program ubić, zamknąć, nie? A ty sobie po prostu sobie zrób, nie? I ostatnim modułem tego programu jest czyszczenie powiadomień. Ty to sobie możesz zobaczyć. Oczywiście to jeżeli program poprosi o zezwolenie na dostęp, to będziesz musiał to zrobić. Mnie akurat nie poprosiło, a może takie coś być, że możecie poprosić o dostęp do powiadomień. Pożegnaj irytujące powiadomienia. Sobie możemy teraz wyczyścić. O, jak widzicie, poprosiło mnie o dostęp, więc ja muszę tutaj mu włączyć. Zezwól, okej. Okay. Ja akurat żadnych powiadomień również nie mam takich, które są jakieś irytujące, więc ten program nie będzie tego blokował, nie? Ale jeżeli masz jakąś aplikację albo jakąś grę czy coś, która wysyła powiadomienia, bo są takie gry, które wysyłają powiadomienia, na przykład, żeby przypomnieć o tym, żeby pograć albo coś takiego, to można sobie z tego poziomu te powiadomienia albo wyczyścić, albo zablokować nawet. Także, że niestety ja wam tego nie pokażę, bo u mnie tego nie ma. Nie mam jak tego wam pokazać, więc tego wam niestety nie zademonstruję. Ale jak będą jakieś pytania, to chętnie pomogę. Możecie pisać w komentarzu, nie? Dobra, no to byłyby wszystkie główne moduły programu CleanMaster i na dole mamy jeszcze możliwość zabezpieczenia, nie, to są jeszcze dalsze narzędzia, to zaraz wam o nich opowiem, ale już w taki bardziej pobieżny sposób, bo to miał być film dotyczący się głównych funkcji programu, czyli zakładki CM. A zakładkę C narzędzia i zakładkę ja omówię taki bardzo sposób pobieżny, żeby ten film też leciał wieki. Więc przechodzimy teraz do zakładki narzędzia. I tu mamy dodatkowe już takie narzędzia, które oferują nam twórcy CleanMastera. I tak. Na początku mamy tylko dla VIP-ów. To są narzędzia dostępne w płatnej wersji programu. I tu mamy. Czyszczenie, czyli to sobie możemy skonfigurować automatyczne czyszczenie, tak, o konkretnej godzinie i zobaczyć sobie raporty, czyli po prostu to, co program nam wyczyścił, ale to jest niestety dostępne tylko w programie CleanMaster, przepraszam, CleanMaster VIP, czyli płatnej wersji programu. Może tego nie pokażę, bo ja posiadam tylko wersję free. Bo płatna wersja wybierz taka, że trzeba opłacać ją co jakiś czas. Tam na rok można wykupić na 2 miesiące i potem trzeba znowu zapłacić. Także tak to działa. Co dalej? Planowanie, skanowanie antywirusowego. A to właśnie też podobne co czyszczenie, tylko tutaj sobie możemy uruchomić planowanie, no ale oczywiście to nie działa w darmowej wersji. I sobie, że sobie wykupisz płatną wersję VIP, sobie tutaj możesz skonfigurować
Tak, program, żeby automatycznie cię skanował telefon, na przykład co dzwoni o 15. I co dzwoni o 15 będzie ci skanował telefon. Nie, czy masz jakieś szkodliwe aplikacje albo jakieś inne pliki. Nie? Tak jak wam pokazywałem, tam były jakieś cztery zagrożenia, ale to ja tym aplikacjom ufam. Bo tam była aplikacja Allstream, czyli do przesyłania dźwięku po Wi-Fi do Apple Nero mojego. Tam był FTP serwer, który był do przesyłania plików po Wi-Fi do komputera. I tam był jeszcze program Magisk Manager, czyli taki program do roota. Dlatego po prostu mi wykrywało to jako coś szkodliwego. Ale dlatego nie usunąłem, bo ja tym aplikacjom ufam. Dobra. Ale to mamy możliwość automatycznego skanowania, ale tylko po odpowiedniej wersji. Dalej mamy zwolnienie miejsca i tu mamy czyszczenie zdjęć. I tu program może nam poczyścić, przeszukać tak zwane duplikaty, czyli bardzo podobne albo takie same zdjęcia. Ale z mojego doświadczenia wynika, bo ja z tego narzędzia korzystałem, próbowałem korzystać, nie działa to za dobrze. I na szczęście miałem skopiowane te zdjęcia na komputer, bo program mi uznał to za podobne zdjęcie, podobne, które w rzeczywistości przepraszam, nie było podobne. Więc trzeba bardzo uważać. Tutaj program będzie nam umożliwił nam wybór zdjęć, które chcemy skasować. Ale jak chcesz szybko zadzwonić miejsce, to musisz to po prostu uważać, bo sobie możesz skasować jakieś zdjęcia czy przypadek, nie? To jeżeli chodzi o to narzędzie, to jest takie trochę niezbyt dopracowane. Mogliby to bardziej dopracować, ale jak chcesz, to sobie możesz z tego skorzystać. Nie? Ja nie bronię. Akurat u mnie niczego nie znalazło. Specjalnie, bo do tego nic tutaj nie mam. Na liście, bo nie znalazło niczego, więc wam tego niestety nie pokażę. Znowu, bo mój telefon jest w miarę czysty. Ale tu macie, opisuję te narzędzia, bo jakbyście chcieli skorzystać, to sobie będziecie mogli skorzystać, nie? U siebie. Co dalej? Reset aplikacji. To się może przydać wam, na przykład jak będzie jakiś problem z aplikacją, albo jak będziecie chcieli zwolnić miejsce, na przykład poprzez usunięcie jakichś danych, na przykład tymczasowych jakichś, nie? Dobrym przykładem jest tutaj Facebook, bo jak wiadomo, sama aplikacja Facebooka waży chyba 300 MB, ale jak wiadomo, przeglądając portale, nie portale tylko, strony różne na Facebooku i profile pobierane są na telefon jakieś tam dane tymczasowe, nie? I to sobie możemy też szybko, hurtowo te dane wyczyścić, nie? Taki bardziej zaawansowany sposób. Tam już taka opcja była w zakładce CM, czyli Keymaster, ale tu jest to tak zorganizowane, że możesz sobie sam zdecydować i jakąś aplikację oczyścić, nie? No, jak widzicie, tu nam program poukładał, ale wyłączyłem. Program tutaj poukładał aplikację według rozmiaru tych danych. Tak, dokładnie, no dokładnie, tak, dokładnie, według rozmiaru aplikacji. Więc sobie można tutaj fajnie wejść, na przykład Facebooka, otworzyć pyk i kliknąć usunąć. Facebook ustawień to jest tak przetłumaczone trochę dziwnie, ale ja będę wytłumaczył. Ustawienia Facebooka mogą zostać utracone. Konieczne będzie przelogowanie się. Może tak być. Bo jak chcę sobie wyczyścić aplikację pamięć potręczną, to będzie po prostu trzeba, możliwe, że trzeba będzie po prostu wpisać jeszcze raz hasło. Na Facebooka na przykład, nie? Ale ja tutaj mam ES File Explorer, eksplorator plików, on zajmuje u mnie najwięcej, więc teraz sobie mogę po prostu kliknąć na niego. Zostanie przywrócony do stanu wprost po instalacji, kontynuować, nie? No i tak mogę sobie właśnie sobie oczyścić.
Tylko musicie się dobrze zastanowić, bo jak zaczniecie sobie tutaj klikać usun, 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 to dojdziecie do takiego stanu, że wszystkie aplikacje będą tak skonfigurowane, jakbyście je zainstalowali, nie? Także wybierajcie te programy takie, które albo rzadko z nich korzystasz, albo naprawdę dużo miejsca zajmują. Nie? To sobie też tak możesz w ten sposób oczyścić trochę, ale wiąże się to z resetem danej aplikacji, czyli po prostu przywróceniem jej do stanu takiego, jak jest po instalacji. Nie? Jak będą jakieś pytania, to proszę pytać. Chętnie opiszę w komentarzu, pomogę jeszcze w razie tego. Dalej mamy manager aplikacji. To jest naprawdę fajna funkcja. Tylko coś mi się tu skraszował się chyba Clean Master się zawiesił. Chyba ty tu musisz nagrywać się. Uruchomię jeszcze raz tego Clean Mastera, by się coś zawiesiło. Dobra. Narzędzia, teraz dalej mamy manager aplikacji. Co jest? Przez co może, że... O, udało się, dobra. Manager aplikacji. Tu sobie możemy hurtowo odinstalować jakieś aplikacje, albo gry. Czyli tu nie ma nic do tłumaczenia, bo po prostu możemy sobie postartować według daty, rozmiaru, albo nazwy. Nie, i sobie po prostu zaznaczasz, tak, ptaszkami. Cyk, 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 nie? I sobie klikasz, przepraszam. I sobie po prostu klikasz odinstaluj tutaj i po prostu napisze ci, program ci pokaże, jak jest ładnie z miejsca przez takie odinstalowanie. Nie, miejsce, nie, miejsca. Jest ładnie, ja zaznaczyłem 5 aplikacji. Nie, 6 aplikacji i zwolniłbym 101 megabajtów, nie? Bardzo fajna rzecz, jak masz bardzo dużo zainstalowanych różnych aplikacji na telefonie, albo takich, które po prostu już nie używasz, bo dzięki temu, co by to znaczyło? Dzięki temu nie będziesz musiał wchodzić tam w ustawienia telefonu i po kolei ręcznie odinstalowywać wszystkich aplikacji ręcznie, pojedynczo, tylko po prostu sobie zaznaczasz, daję ptaszkami po prawej stronie i klikasz raz odinstaluj i odinstalujesz wszystkie aplikacje za jednym zamachem, nie? Te, które zaznaczyłeś. Bardzo fajna sprawa. Też warto sobie z tego skorzystać, jak masz bardzo dużo aplikacji albo tak, masz kilka aplikacji, których nie używasz, nie chce ci się po prostu chodzić, szukać ręcznie, usuwać pojedynczo. Nie? Dobra. Dalej mamy File Manager, czyli manager plików nawet tu jest. Tylko to nie jest taki typowy manager plików, jak znamy z Androida, który pozwala na kopiowanie, przenoszenie, usuwanie folderów, usuwanie, tylko to jest po prostu narzędzie, które pozwala na przeglądanie pamięci telefonu. I tu mamy, możemy wejść w pamięć urządzenia i sobie po prostu tutaj możemy przeglądać pamięć telefonu. Dalej mamy nowe pliki, czyli po prostu najnowsze, poukładane według najnowszych. Tu akurat nie znalazł mi nic, nie wiem czemu, ale nie pokazuje, że nie mam nic nowego. No ale taka opcja tu jest. Co dalej? Możemy pasortować sobie według obrazów, wideo, audio, dokumentów i pliki aplikacji możemy wyświetlić jakieś, nie? Które generuje aplikacja jakaś. I z tego poziomu możemy sobie z danym plikiem zrobić. Otworzyć go jako tekst, jako obraz, jako audio, czy jako plik dźwiękowy i jako tekst. Jeżeli sobie wybieram audio, to mamy jakieś tutaj zajęcie głód, to mogę sobie posłuchać nawet. Odtwórz.
i wybrać taką aplikację, w której sobie otworzę dany plik. I poza otwartym jest tylko opcja usuń, chyba że jest coś jeszcze. Nie, jest tylko opcja usuwania. No bo głównie to jest program właśnie do czyszczenia telefonu, więc ten file manager głównie pozwala na usunięcie plików, ale nie tylko. Bo na przykład sobie wejdziemy w pamięć urządzenia, to tutaj sobie możemy albo dany plik usunąć, otworzyć, nie? Usuwanie mamy zaznaczyć sobie możemy i potem mamy usuwanie, na dole mamy usuwanie z telefonu, udostępnienie na przykład do innej aplikacji albo do Facebooka, a jeszcze mamy wybierz wszystko, czyli po prostu zaznaczenie wszystkich plików w danym katalogu, nie? No, to takie tylko mamy tutaj opcje, jeżeli chodzi o to co dalej. Co dalej? Pan to już było? Ok. Nie, dobra. Żeby tylko zobaczyć tego. No, to byłoby wszystko, chyba większą opcją mówiony, nie? Czy nie? No ja sobie zakończę i zobaczę na czym ja skończyłem, nie? Złotny. Okej. Okay. Gdzie tu jest? Stop. Oj, ten jest tu sobie siła. O, tu jest stop. Dobra, możemy kontynuować. Miałem pewien problem techniczny, ale już wracamy. Skończyliśmy na file managerze. Wszystko tam fajnie pokazałem, więc idziemy dalej. Jakieś pytania będą, jakieś niedomówienia, to proszę pytać, to opiszę w komentarzu. Dalej mamy zakładkę ochrona prywatności. Co my tu mamy? Adblock, czyli tutaj sobie możemy zablokować aplikacje, dostęp do nich, po prostu zaznaczając, że nie jakieś aplikacje, tylko sobie zachować tylko jedną, żeby wam tylko pokazać. Oj, tutaj przeminąłem jedno. Dobrze, no. Przepraszam, że muszę tutaj traszyć. Nie, dobrze, mogę to zrobić. Zaznaczę sobie Facebooka na przykład. Kliknę sobie chroń. I teraz muszę ustawić wzór. Blokady do wstępu do aplikacji. Ja sobie zrobię, tak. I teraz możemy sobie aplikację mamy zablokowaną. I tu możemy jeszcze sobie ochronić połączenia telefoniczne, ale niestety na ten temat się nie powiem, bo ja nie wiem jak to funkcjonuje. To jest dostępne chyba tylko w płatnej wersji. Zresztą zaraz zobaczymy. Nie. Już działa, ale dobrze. Poza blokowaniem aplikacji możemy sobie to włączyć. Zabezpieczenie wiadomości SMS. Żeby tutaj możemy je skonfigurować, aby wiadomości z innych aplikacji powiadomień po prostu. Możemy ustawić też kod. Nie? Dalej mamy selfie intruzor, czyli jak ktoś będzie próbował nam się dostać do telefonu i źle wprowadzi kod, to tutaj zostanie mu wykonane zdjęcie i my będziemy widzieli kto to jest. I zaawansowana ochrona. Tutaj sobie możemy skonfigurować dodatkową ochronę jakąś czy takim szkodnikiem, szkodliwym oprogramowaniem, ale na ten temat się nie wypowiem, bo ja te aplikacje Clean Security, Master Security, która tutaj jest pokazywana, nigdy nie wykorzystywałem, więc na ten temat nie jest o tym nie wypowiem. Więc sobie to opominiemy. Nie mamy zablokowane aplikacje, mamy włączony tylko Facebook. I teraz jak będziemy tutaj zamkniemy sobie aplikację, jak teraz będziemy tutaj odpalić Facebooka, to po prostu program powinien ani poprosić o kod. Ale się nie robi, a to no, jeszcze raz. Ja to testowałem i to działa. Tak komu się wam...
Ale zawsze cóż. To było tu. A tu kot. A to nie, to ten. Okej. Zachowaj blokady. O, teraz muszę. Wczoraj mi to jeszcze. O, jest, dobra, działa, działa. Jeszcze raz wam pokażę. O, jest, dobrze. Wystarczyło włączyć i wyłączyć. No to samo się tak dzieje. Może po prostu jeszcze raz to uruchamiam i to może dlatego. Jak widzicie, dodałem sobie Facebooka do blokowanych aplikacji. Ja teraz go będę próbował wpisywać, bo kod to się nie uruchomi. Dopiero jak wprowadzę jest dobry, to się odpali, nie? Zdjęcie, no i duża, no bo chcę wykonać zdjęcie, bo jeszcze wpisałem kod. I tu proszę o pozwolenie na robienie takich zdjęć, ale musicie to zrobić, żeby to działało. Oczywiście, ale ja sobie nie będę robił zdjęcia, bo to ja powiem już ja. Jako właściciel telefonu, nie? Dobrze. Idziemy dalej. Co my tam dalej mamy jeszcze ciekawego? Ja pozwolę sobie wyłączyć tę blokadę, bo ona jest niepotrzebna. Wyłączę całkiem. No, tak. Dobra, co dalej mamy? File Manager to już było. Bezpieczne zabezpieczenie wiadomości. O. Tutaj sobie możemy włączyć zabezpieczenia, które będzie powodowało, że jak się to aktywujesz, to nie będą dochodziły ci powiadomienia na przykład w Messengerze, nie? Dopóki nie. Albo będą po prostu one ukrywane. Tu masz takie opcje. Nie trzeba ukrywać powiadomień, czyli żadne zabezpieczenie nie zadziała. Niektóre powiadomienia nie mogą być pokryte. Funkcja zbytnio zawadza i błąd, i to nie wiadomości. Tu chodzi o to dodanie jakichś opinii. O, przepraszam. A jeżeli chodzi o jakieś, o samo blokowanie, to niestety specjalnie się również na ten temat nie wypowiem, bo jest mi to niepotrzebne specjalnie. No, mi się wydaje, że to po, nie będą dochodziły powiadomienia, albo wszystkie powiadomienia będą dostępne w aplikacji QueenMaster. Ale nie jestem pewny, więc się nie będę wypowiadał. Jak ktoś wie, to niech się to niech mi napisze, chętnie skorzystam. Ja sobie wyłączę to, żeby nie było, tak, żeby nie było problemu, że jak ktoś do mnie pisze, a ja nie dostaję wiadomości. Dobra. I jeszcze mamy bezpieczne przeglądanie. Tu możemy uruchomić taką specjalną przeglądarkę internetową, którą stworzyli twórcy QueenMastera. I tu sobie możemy wyszukać coś, na przykład WP. I możemy normalnie przeglądać internet. Normalnie działa Google, normalnie wszystko działa, tylko tutaj nie możemy żadnych zakładek dodać. Nie, można zakładki dodać, tylko że ta bezpieczna przeglądarka QueenMastera różni się tylko tym od Google Chroma, że ona nie zapisuje po pierwsze haseł, nie pozwala na zapisywanie logowań. Jak jest jakiś błąd na serwerze strony czy coś, to po prostu może nam uchronić nasze dane przed jakimś atakiem hakerskim, nie? To już jak chcesz, to sobie mogę z tego skorzystać. To jest takie narzędzie dodatkowe od twórców QueenMastera. Nie? Bezpieczne przeglądanie, tak? Co dalej? Bezpieczne Wi-Fi. Tu jak korzysta sobie z sieci Wi-Fi, to sobie możesz to uruchomić, dzięki czemu twój ruch, który jest generowany, czyli po prostu ruch to jest takie przesyłanie danych, czyli twój ruch, który będzie generowany przez twój telefon, on będzie niewidoczny dla innych użytkowników tego Wi-Fi. To się głównie przydaje, jak korzystasz z sieci publicznej jakiejś.
hotelowej albo jakiejś takiej sieci, gdzie ona jest publiczna, nie? To sobie możesz wtedy włączyć. Będzie stale chronione przez sieć Wi-Fi, nie? Chronić będzie sieć Wi-Fi, stale połączenie CM. No, to jest taki prawdopodobnie, to są jakieś serwery twórców, które dzięki którym, na przykład jak otwierasz sobie Facebooka, to twoja ta informacja, że chcesz Facebooka, nie idzie bezpośrednio do niego, a najpierw do dostawcy internetu, tylko to idzie tak. Najpierw dostawca internetu, potem ten serwer CM, czyli ten zabezpieczający, a potem idzie do Facebooka. Dzięki temu nie ma czegoś takiego, co się nazywa inwigilacja, czyli takie zbieranie danych, nie? W internecie. To już jak chcesz, to sobie skorzystaj. Ja tego nie potrzebuję, bo ja jestem ostrożny w internecie. Nie. Ale wadą tego rozwiązania jest to, że internet będzie nieco wolniej pracował, bo to jest normalne. Więc jak ci należy na szybkości, to niestety z tego funkcji nie. Ta funkcja ci to uniemożliwi, bo będzie internet wolniej pracował po prostu. Możesz przeskanować jeszcze kartę pamięci SD, jak masz w telefonie. Ja mam, ty ma, nie, tam jakichś wirusów nie ma. No pewnie ja nie mam, pewnie ja nie będę miał, bo ja tam mam tylko muzykę i zdjęcia, więc ale zobaczę sobie, do świętego spokoju. Co, wyłączył mi się telefon? Nie, coś mi się zablokowało. Reklama chce się uruchomić tutaj. Się nie może, bo nie ma internetu chyba. No nie pokażę wam tego, bo jak widzicie mam jakiś problem, ale to sobie możesz też przeskanować kartę pamięci, bo jeszcze raz spróbujemy. Nie mam tego na pobicie tego filmastera. Narzędzia skanowania karty pamięci. Jeszcze raz spróbujemy. Czasami ten program w darmowej wersji zwłaszcza ma taką tendencję do przycinania się. No tak, u mnie tak może być, bo ja nagrywam jeszcze dodatkowo, nie? Dlatego tak się może dziać. O jest, dobra. Zaskanowało mi kartę, nie znalazło żadnych zakorzeń. Dobra. No tu jest wielka zawieszka. Co dalej jeszcze? Optymalizacja. Mistrz gier. To sobie możesz włączyć i też utworzyć skrót na pobicie do tego trybu. To jest tak zwany tryb Game Champion. Ty tu sobie możesz, jak sobie to aktywujesz, ja sobie skrótu na pobicie nie będę robił, ale jak sobie aktywujesz ten tryb, to mi tutaj znalazło gry, które mam zainstalowane na telefonie. Mam tylko trzy gry. Subway Surf, Temperan i Temperan 2. Nie? Jeżeli sobie aktywuję ten tryb, to podczas grania nie będzie mi po prostu przeszkadzały, jak nie będą mi przeszkadzały powiadomienia podczas grania. Nie? Dalej możesz sobie tutaj ręcznie dodać jeszcze jakąś grę, jeżeli jej nie wykryło, bo tak może być. I jeszcze tutaj w menu jest, możesz utworzyć sobie skrót do pulpitu, na pulpicie, na tego trybu. I opinie przysłać do twórców na temat tej funkcji. Dalej mamy więcej. Motywy launchera. Tutaj to już mamy jakieś polecane przez twórców aplikacje albo jakieś motywy. Ja używam nowo launchera, dlatego mi tu proponują motywy do tego launchera. Co to jest launcher? Launcher to jest program, który odpowiada za pulpit. Ja robiłem już film o tym, więc sobie znajdziesz na kanale. I tu mamy polecane,
popularne i jakieś nowości, nie? No i to sobie możesz albo pobrać jakiś motyw do twojego launchera, albo do klawiatury, której używasz. Ja używam klawiatury od Google Keyboard, więc daj mi też wykrywa klawiaturę, że mogę sobie ją dopasować, wyglądać swoich potrzeb. I tak samo, że możesz sobie przejść do sklepu Play i pobrać jakiś motyw, nie? Czyli po prostu skórkę, nie? Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że za kostki Mistrz Gier mamy też za kostki moje gry, czyli właśnie to optymalizowanie tych gier, czyli po prostu wyłączanie powiadomień i innych aplikacji, które działają w tle, podczas tego, jak jest uruchomiona gra. I jeszcze mamy zakładkę CM Games, czyli po prostu polecane przez twórców Game Mastera jakieś gry do pobrania, nie? Polecane, tak rekomendowane przez nich, nie? Sobie możesz przejść również do sklepu Play albo do jakiejś innej usługi. No teraz akurat uruchomiłem grę online. Bo tam też takie są. Ja sobie włączę jeszcze raz konto narzędzia. Szukamy Mistrza Gier. I CM Games. A, tu wychodzi na to, że to są gry online, takie do pogrania. Bez pobierania żadnych plików. Tak, to są tak zwane gry online. Czyli po prostu do uruchomienia, bez pobierania. No, dobrze, to mój błąd. Myślałem, że to są gry do pobrania normalnie ze sklepu, a jednak nie. Dobrze. To idziemy dalej, bo to tylko nie. Motywy launchera już wam pokazywałem. I jeszcze jest inteligentna klawiatura, czyli taka aplikacja sponsorowana, czyli rekomendowana przez nich, przez twórców Game Mastera, sobie możesz pobrać tą klawiaturę. No to jest Cheetah Keyboard, no bo ta firma, która stworzyła Green Mastera, nazywa się Cheetah i oni też stworzyli jakąś swoją klawiaturę do pisania na telefonie, nie? No to jest po prostu takie polecane przez nich jakaś aplikacja. Ale oczywiście nie musisz z niej korzystać, nie? To jest tylko taka rekomendacja, nie? I mamy ostatnią zakładkę ja i to możemy już zrobić. Pomoc otworzyć i przesłać opinię do twórców, aby wysłać wiadomość. Obserwować można ich na portalu społecznościowym. Na przykład można wejść tutaj na ich stronę internetową i jeszcze stronę aplikacji Queen Master, nie? No, to tak, to tam są jeszcze jakieś linki sponsorowane przez twórców materiały. Można sobie tutaj popatrzeć, co tam jest. Co dalej? Tylko, tak wyjdę sobie stąd, bo jakaś reklama znowu się otworzyła. O, zakładka ja. No i mamy gry, czy po prostu polecane przez twórców gry, czy ten CM Games. To już wam pokazywałem. Dalej mamy CM Family, czy po prostu jakaś społeczność twórców, albo jakaś grupa, albo tutaj mamy jeszcze aplikacje, które też polecają twórcy Green Mastera. Dalej mamy aktualizację, możemy sprawdzić, czy jest dostępna. Akurat ja mam zainstalowaną najnowszą wersję Green Mastera i ustawienia Green Mastera. Sobie szybko jeszcze je przejrzymy. Możemy wyłączyć albo włączyć powiadomienia. Skonfigurować powiadomienia tej aplikacji Queen Mastera, nie? Dalej mamy. Co to jest? Pliki śmieci, ustawienia plików śmieci. Tak, tutaj sobie możemy wszelkie ustawienia popatrzeć, nie będę ich wszystkich omawiał, bo ich jest naprawdę bardzo dużo, polecam się samemu pobawić.
opisy są po polsku, więc jak jest pytanie, więc sobie wszystko fajnie tutaj można to zrobić. Jak jakieś pytania będą, jak nie będziesz czegoś wiedział, to pisz, to chętnie ci pomogę. Ustawienia i co dalej? Ustawienia powiadomień. Tak. Możemy skończyć włączyć skanowanie przez całych aplikacji, dużych plików, jakiś tutaj sortuj pliki według rozmiaru, bezpieczne przeglądanie i tego typu. Są różne ustawienia, to żeby tutaj możesz włączać, poprzeglądać. Nie będę już się w to zagłębiał, bo jest tego dużo. Automatyczne usuwanie danych o zdarzeniach, nie? Możemy bezpieczne przeglądanie włączyć. Utworzyć windę do przyspieszenia telefonu, czy do oczyszczenia RAM-u. Automatyczne czyszczenie ustawić, żeby co jakiś czas nam program czyścił RAM. Lista ignorowanych. Można tutaj dodać sobie coś do wyjątków, jeżeli chodzi o śmieci. Ogólne ustawienie programu język można zmienić. Wyświetlić informacje o programie, wersje twórców i tego typu sprawy. I linki do społeczności twórców o aplikacji, czyli właśnie kolejne inne informacje. Tutaj mamy zastosowanie świątecznych motywów, czy jak sobie to aktywujemy, to podczas Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy będą uruchamiane takie motywy świąteczne. Ten program będzie tak graficznie wyglądał jak na świątecznie. Możemy program doświadczenia użytkownika włączyć, czyli przesyłanie jakichś danych do twórców na temat sposobu korzystania z programu i tego, jak ten program działa na naszym telefonie. Ja osobiście sobie to wyłączę, bo ja nie lubię takiego zbierania. Możemy poczytać politykę prywatności, czyli po prostu informacje na temat tego, jak program zarządza naszymi danymi na telefonie. Niestety ta informacje są tylko po angielsku. I jeszcze mamy zrezygnować ze sponsorowanych reklam można. Czyli jak sobie to aktywujesz, to w darmowej wersji reklamy będą, ale one nie będą kierowane do ciebie. Będą takie bardziej neutralne, nie? No na pewno zauważyłeś kiedyś podczas przeglądania internetu, że na przykład przeglądasz sobie samochody, albo jakieś komputery, a za kilka dni pojawiają ci się w reklamach masz komputery i samochody. To się nazywa sponsorowane reklamy. To są tak zwane. I tu możesz sobie to wyłączyć. Ja osobiście sobie to wyłączyłem, bo ja też nie lubię takiego czegoś. No i to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o Game Mastera. Z góry przepraszam tutaj za jakieś takie przerwy, bo musiałem to przerwać na chwilę, przerywać, bo tutaj musiałem coś wykonać, ale mam nadzieję, że nie będzie problemu, jeśli chodzi o to. Nie chciałem też robić takiego długiego testu, bo nie wyszedł długi znowu, ale nie chciałem też tak się rozpisywać, bo ten program jest naprawdę rozbudowany i tak wszystkich funkcji wam nie opisałem, bo on jest naprawdę bardzo rozbudowany. Warto polecenia moim zdaniem, jeżeli dbasz o miejsce na telefonie. Kiedyś robiłem już film na ten temat i opisywałem tam aplikację Cleaner. Teraz dostaniesz linka w karcie do tego filmu. Jak będziesz chciał sobie zobaczyć, Cleanera też i sobie zdecydujesz, który będzie do ciebie lepszy. A ja się będę z wami żegnał. Linki do tej aplikacji i do pobrania tego Cleanmastera reszta poprzednich linków. Jak będą jakieś potrzebne, to wam zalinkuję w opisie. Więc nie będzie problemu. A się będę z wami żegnał. Lajkujcie, subskrybujcie kanał, udostępniajcie moje filmy, komentujcie, czy wam się takie filmy podobają, czy nie. A się będę z wami żegnał na dzisiaj. To wszystko ode mnie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Cześć. Jeszcze tylko wspomnę o tej wersji VIP, bo zapomniałem wspomnieć o materiale głównym, zrobię taki mały update. Powiem tylko, jak kupić wersję VIP Remastera. Żeby to zrobić, trzeba otworzyć wersję darmową. Musimy zainstalować wersję darmową, żeby kupić wersję VIP. Więc sobie teraz ją otwieramy. Tak, wersję darmową. I żeby kupić wersję VIP, do góry po prawej stronie jest taki balonik. Taka ikonka takiego balonika. Żółtego. Pomarańczowego. Klikamy na to. I mamy informację o wersji VIP. I co my tu mamy? Zero reklam, czyli w wersji VIP nie ma reklam. Opinie VIP, czyli po prostu nasze jakieś opinie albo feedback nasz do twórców jest traktowany priorytetowo. Czyszczenie, czyli jakieś dodatkowe funkcje nasze czyszczenia. Wspominałem o tym. Automatyczne czyszczenie telefonu i skonowanie antywirusowe. I jeszcze planowanie skonowania antywirusowego. No to już o tym wspomniałem. Nie? No i teraz jak to kupić? Mamy cztery możliwości. Jeden miesiąc, aktywny na miesiąc, licencja za 7,49 na miesiąc. Za złotówkach to jest, tak? Tak, 7,49 na miesiąc w złotówkach. Można oczywiście wypróbować to. 3 dni, przez 3 dni taki trial. Dalej mamy 3 miesiące za 3,66 zł na miesiąc. Aha, na miesiąc, tak, no bo łącznie to jest 10 zł i 99 groszy na 3 miesiące. A 3 zł i 66 na 1 miesiąc. I jeszcze jest licencja 12-miesięczna, czyli roczna. 2 zł i 33 grosze na miesiąc. A łącznie za cały rok trzeba zapłacić 27 zł i 99 groszy. No, najbardziej opłaca się ta ostatnia licencja, bo jest najdłuższa i jest wychodzi najtaniej, nie? No i jeszcze mamy na samym dole linka do pobrania 3-dniowego triala wersji premium, czyli tego VIP-a. On działa tylko przez 3 dni, ten trial. No co prawda to jest krótko, no ale zawsze coś, zawsze można spróbować, nie? Pobrać sobie na 3 dni. I spróbować sprawdzić, co daje ten VIP i sobie potem kupić. Zawsze można zrezygnować z VIP-a i wrócić do wersji darmowej. No to taki mały tylko update, bo do tego materiału głównego, bo zapomniałem o czym wspomnieć, a to jest wasza sprawa. Więc teraz już naprawdę koniec. Do zobaczenia. Cześć.